Andromkiem Puchowskim, który gra na gitarze niezwykłej, ale za to dobrej i w metalowej. Po raz pierwszy jesteś Ilorem tutaj na Undergramy? Nie. Jestem tutaj już, mam przyjemność po raz kolejny pracować jako Iloro. Także to nie jest moja pierwsza, to nie jest mój pierwszy festiwal. Jaki jest poziom zgłoszony zespołu? Bo oczywiście jest bardzo wysoki, prawda? Tak, ja byłem... Znaczy tu zawsze generalnie w tej chwili na konkursach, może inaczej, młodzież, która gra, młodzi ludzie, nie tylko, ludzie, którzy grają, którzy zgłaszają się do konkursów w obecnych czasach, prezentują tak wysoki poziom, że jest coś miło tego słuchać. Natomiast to, co nam przyniosła, przypuszczam, to jest kwestia tego odosobnienia, tej pandemii, tej zmiany, braku kontaktu, więc to wszystko jakoś zaowocowało, tak mi się wydaje, tak to odbieram, tą potrzebą grania w undergroundzie, bo oni pewnie świecili, jak nie wolno było się spotykać. Nie ma tego dobrego, co nie ma tego złego, co dobro nie wyszło. I podczas przysłuchiwania zespołów, które zgłosiły się do konkursu, ja byłem naprawdę w głębokim szoku tego, jaka jest duża ilość nowej, takiej świeżej, fajnej muzyki, która powstaje. Jesteśmy chyba gdzieś tam z podobnego pokolenia, więc wiemy, że czasy się zmieniły, są inne pieniądze. Kiedyś zdobycie dobrych instrumentów, sprzętu i tak dalej. Do tego się dochodziło latami. Wiele polskich zespołów, które zaczynały w latach 80., po iluś latach mogły powiedzieć: OK, umiemy już grać i teraz możemy zagrać, co chcemy, a nie to, co potrafimy. Generalnie poziom, prawda? Bardzo podskoczył często. Poziom, tak. Poziom, to, wiesz co, poziom to już od dawna zauważyłem, że przede wszystkim dostęp do edukacji muzycznej, to za sprawą tego poziom muzyczny podniósł się, to już od lat. Natomiast to, o czym chciałbym podkreślić, jeżeli chodzi o zespoły, które biorą udział w tym konkursie, dla mnie było dużo ciekawej muzyki. Już nie chodzi mi o umiejętności muzyczne, ale o przestrzenie muzyczne, które te młode najczęściej umysły penetrują. Po prostu jest dużo pięknych kolaży, dużo pięknych autorskich poszukiwań. Było parę zespołów, które po prostu, jeśli zobaczę płyty tych formacji, natychmiast je kupię. No tak, ale wiesz, w dzisiejszych czasach jest tak, że nigdy nie żyło tak wielu dobrych artystów. W każdej dziedzinie aktywności twórczej. Nigdy nie było tak wielu dobrych malarzy, muzyków, pisarzy i tak dalej. Natomiast indywidualności, geniuszy, gigantów, o nich jest coraz trudniej. Czy ktoś z tych wykonawców, których przysłuchiwałeś i kwalifikowałeś tam do finału i na listę rezerwową, bo powiedziałem też, że jest, ma zadatki do tego, żeby mieć charyzmę. Bo wiesz, ile zespołów powstaje? A ile? Wiem. No właśnie. Wiesz co? To jest... ja patrzę na to, czy zespół na mnie działa, czy nie działa. Mnie kompletnie nie interesuje to, czy oni będą wielcy, czy mają zadatki na to, żeby być wielkim, czy nie. Bo to często jest tak, że to może nie być widoczne w danym momencie. Albo mnie to bierze i wtedy tego słucham, albo mnie to nie bierze. Jeżeli słucham zespołów konkursowych, no to wtedy słucham wszystkiego, nie? Natomiast dla mnie o wiele ważniejsze jest to, jak działa na mnie energia kreowana przez zespół. Ja pamiętam, kiedyś był taki zespół Ogród Wyobraźni z Ełką. Jak oni wyszli na scenę, bo oni byli gotowi, wiesz? Debiut na scenie w Wierocinie. Ja pamiętam. Pamiętasz, nie? Pamiętam Janusz, nazwę. Janusz Zapolski, wiesz, długie pióra. Ale od razu był to zespół gotowy, nie że jakiś tam debiutujący i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, jak tutaj. Co można powiedzieć o scenie czeskiej, bo kiedyś taka była, prawda? Przez cały czas jest są. Wiesz co, przyznam szczerze, że dużo, przed pandemią dużo jeździłem. W tej chwili dużo się ze swojej pracowni komponuję, więc trudno mi jest coś powiedzieć więcej. Poza tym, że miło jest spotkać w klubie muzyków z Tczewa, którzy grają, podróżują, pracują twórczo i w
fajnie jest pogadać, jest z kim pogadać, jest scena, wspaniała scena, ludzie tworzą muzykę i to jest piękne.